Drodzy Państwo, przede wszystkim pozwólcie, że podziękuję tutaj Pani Minister, bo nie ukrywajmy, że ona to jest takim duchem, którym dobrym duchem z Kraszowa, który cały czas nas wspiera, nie tylko w kwestii sportu. Jak dobrze Państwo wiedzą, jest tego dużo robione, jeśli chodzi o inwestycje i twarde środki, miękkie środki, ale oczywiście i w innych tematach, tak jak Pani Minister stwierdziła, nawet pomoc przy strażach, czy pozyskiwanie środków na inne cele. Dlatego tutaj bez tej osoby na pewno nie udałoby nam się tak dużo zrobić i tego czynić. I tak podobnie jest dzisiaj, dzisiejszy dzień, dzisiejsze podpisanie umowy też jest tutaj pomocą Pani Minister w tym, żebyśmy wspólnie działali. Nie ukrywam, że największe podziękowania również należą się tutaj zarządowi, jak Panu Prezesowi. I tutaj chciałbym przytoczyć ostatni rok, czyli rok 2019, drodzy Państwo, w którym jakby nastąpiła kumulacja, można powiedzieć, współpracy, jeśli chodzi o gminę Kraszów, o elektrownię Bułaniec. Drodzy Państwo, ta pomoc była cały czas, nie ukrywam, wcześniej w innych latach, ale w takiej mniejszej skali. Tamten rok pokazał, że i gmina Staszów, i elektrownia Bułaniec są sobie bardzo bliscy. Historia też pokazuje, że wszystko zaczęło się w Staszowie. Budowa elektrowni Bułańca zaczęła się w Staszowie. Pracownicy, większość pracowników, którzy budowali elektrownię, to był Staszów. I ta historia też w pewnym części przyczyniła się do tego, że ta współpraca się tak bardzo gwałtownie rozwinęła. Podczas właśnie rozmów, podczas dialogu, podczas spotkań z zarządem, z panem prezesem udawało nam się dochodzić do pewnych uzgodnień, konsultacji i potrzeb ze względu na elektrownię, ale również potrzeb, jeśli chodzi o gminę Staszów. Pojawiły się nowe pomysły, oczywiście tutaj elektrownie słoneczne, czyli mówimy o panelach słonecznych, które mogą powstać na Staszowie. I jakby tu zaiskrzyło między nami i w tym momencie zarząd podjął decyzję, że możemy spróbować w tym kierunku iść. Oczywiście sprawdziliśmy swoje warunki, jedna, druga strona i w tym momencie zarząd podjął decyzję, że możemy podpisać list intencyjny po to, aby właśnie tą współpracę rozpocząć. Cieszymy się, że te elektrownie słoneczne będą na terenie Staszów. Mam nadzieję, że do tego wszystkiego dojdzie, bo przed nami, nie ukrywajmy, jeszcze długa droga. Plany, pozwolenia, oczywiście pieniądze, wszystko się z tym wiąże, ale mam nadzieję również, że to jest jakby pierwszy etap, bo nie ukrywam, że mamy nadzieję na dalszą współpracę, nie tylko jeśli chodzi o fotowoltaikę, ale również posiadamy zakład energetyczny z kogeneracją, możliwością rozbudowy, modernizacji i tutaj też byśmy widzieli potencjał współpracy, jeśli chodzi o elektrownię. Także jeszcze raz, ja chcę podziękować i zarządowi, panu prezesowi, pani minister za to, że jest z nami, że pracuje i pomaga nam i cieszę się, że możemy dzisiaj podpisać ten list intencyjny. Dziękuję. Dziękuję.